Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie, kurczę, otwarcie pudełeczka z gwintownikami, narzynkami kupionego w Lombardzie za 30 zł. Powiem wam, że przychodzi taki moment w naszym życiu, w naszym warsztacie, że zdajemy sobie sprawę, że czegoś nam brakuje, co by się nam bardzo przydało. I taką rzeczą właśnie jest taki zestaw narzynek i gwintowników. Ja tutaj jeszcze powiem wam króciutką historię tych dwóch tutaj gwintowników, które pożyczyłem sobie z pracy. Natomiast wziąłem złe średnice, że tak powiem. No i byłem zmuszony szybko poszperać w internecie w pobliskich lombardach, czy nie sprzedają po prostu jakichś narzynek tanio. No i tak znalazłem właśnie, jak mówię, te Parkside'a, ten cały zestaw za 30 zł. I powiem wam tak, tutaj z pracy pożyczyłem sobie takie gwintowniki M4x0,7. Oznaczenie ma tutaj na dole OWIM. Coś takiego. To jest pierwszy gwintownik i drugi to jest M5x0,3 OWIM. I powiem wam, że no niestety potrzebuję zrobić gwint na średnicę takiego tutaj gwintu. Tutaj mierzyłem submiarką, jest 6 mm, a ja wziąłem piątkę. Także niestety to by nie pasowało. Dlatego musiałem poszukać tanio jakichś gwintowników, które zasilą mój warsztat domowy. Powiem wam, że bardzo fajna sprawa być w posiadaniu takich gwintowników, bo naprawdę to jest przydatna rzecz bardzo. Już wcześniej miałem taką sytuację, że chciałem coś nagwintować i po prostu nie miałem takich ani narzynek, ani gwintowników. Dobra, powiem wam tak, za 3 dychy cały zestaw Parkside'a, aluminiowe pudełko, nie plastikowe. Dosyć ciężkie to jest, naprawdę dosyć ciężkie. No i co, tutaj mamy opis po polsku. Zestaw gwintowników i narzynek, produkcja, naprawa i nacinanie metrycznych gwintów ISO oraz gwintów 1,8 cala w precyzyjnym wykonaniu. Na wewnętrzny i zewnętrzny gwint w przejrzystej metalowej skrzynce. Instrukcja w zestawie, 21 elementów. I tu są zawartość cała wymieniona. Jakby ktoś był ciekawy, to pokażę to z bliska. Tak to wygląda. Zestaw rzekomo w ogóle nieużywany. Po bokach ma plombę. Czy plombę, taką naklejkę, która nie widać, żeby była zrywana. Także otwórzmy sobie to, ale przed otwarciem wytłumaczę wam, do czego to mi jest potrzebne tak naprawdę. Kupując ten mikroskop, co już niektórzy wiedzą, on tutaj ma mocowanie do całej tej rury i z boku chcę sobie zamocować, słuchajcie, coś takiego. To będzie to, tylko to będzie tutaj inna końcówka z gwintem. Gdzieś ją mam tutaj na stole położoną. Jeżeli uda mi się znaleźć szybko, to wam pokażę, o co chodzi. Ale nie widzę jej tak naprawdę teraz. Będzie to wyglądało w ten sposób. Tu będzie przykręcony na gwint i dzięki temu magicznemu ramieniowi, ona się tak nazywa, Magic Arm, będę mógł sobie z boku coś przymocować. Na przykład jakąś kamerkę i będzie widok na przykład gdzieś tam z boku tego, co robię pod mikroskopem, tak? To można regulować i ustawić pod dowolnym kątem, także dlatego chcę sobie to przykręcić tutaj z boku tego ramienia. Są już nawiercone gwinty. Niestety mają one mniejszą średnicę. Tutaj jest chyba M4. Tak, tu jest M4 gwint. Nawet wchodzi ta M4. A ja potrzebuję M6 gwint. Także będziemy sobie robić tutaj, powiększymy ten otwór M4 na M6. I wtedy sobie go nagwintujemy. I to dlatego było mi potrzebne, żeby sobie zrobić taką modyfikację. Słuchajcie, otwieramy to, ten zestaw tego Parkside'a.
Wiem, że niektórzy mogą być wściekli, że pokazuję Parkside'a, ale ja po prostu nie jestem tego zdania, że Parkside to jest jakieś nie wiadomo co. Oczywiście są ludzie, którzy pewnie pracują na warsztatach, parkach maszynowych, gdzie mają do czynienia z narzędziami profesjonalnymi, wartymi grube pieniądze. Na przykład u mnie w pracy mój szef ma zestaw, który jest warty, uwaga, 700 lekko. Także 700 do 30 to jest już widoczna różnica. No i zobaczmy sobie ten zestaw Parkside'a w ogóle. Jak on się prezentuje? Mówię, on mi będzie potrzebny tylko do zastosowań takich domowych. Przecież nie będę go wykorzystywał gdzieś w jakiejś tam pracy. Ale tego mi brakowało, powiem wam szczerze, naprawdę. Bardzo fajnie to wszystko jest zrobione. Instrukcja jest zapakowana w taki woreczek. Zobaczmy sobie najpierw instrukcję, co ona nam tutaj pokazuje generalnie. PDF online. Możemy sobie PDF-a nawet pobrać do tego ze strony internetowej. Fajnie. No i tutaj są obrazki pokazujące, jak to trzeba używać, tych gwintowników i tak dalej. Powiem wam szczerze, że kiedyś robiłem na parku maszynowym i była tam tokarka, frezarka, magnesówka, kurczę, no przeróżne maszyny. To było z 20 lat temu, także trochę rzeczy się pozapominało. Ale coś tam się jeszcze pamięta. Teraz tak patrzę tą instrukcję. O, narzędzia, informacje techniczne, opis narzędzi po polsku, narzynanie gwintu. Fajnie to jest zrobione. Dobra, instrukcja. Zobaczmy sobie zestaw, jak on wygląda. Mi będzie potrzebna tutaj do gwintowania tego otworu M6, dokładnie. I powiem wam tak. Najpierw sobie wyciągnę elementy, które mi pozwolą zamontować tą końcówkę. Coś mi tu wypadło, czyli to trzeba będzie tutaj sobie zamocować. Dobra, wyciągamy jeszcze drugą tą końcówkę, żeby zamontować ją. Muszę ją wyciągnąć. To jest to. Czy to będzie ta tutaj? Nie, to będzie ta. Akurat ta, dobra. No tutaj mamy regulację. Na razie to chodzi fajnie. Nie ma żadnych problemów. Tutaj wiecie, co bym dał? Troszeczkę smaru kapnął, tak minimalnie, żeby ten gwint tak nie chodził. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby nie, tak nie zgrzytał. Ale to sobie potem to już wykończę po swojemu. Dobra, słuchajcie. Mamy to już wyciągnięte. M13, M12. 1,8 do 1,2 cala. I teraz ja potrzebuję M6. Czyli to będzie po prawdopodobnie to. M5, nie M5. M6. M6 jest, mam M6. To będzie tutaj pod ten gwint. Słuchajcie. W zasadzie powinno się wkręcać bez problemu. Także to mocujemy sobie w tym tutaj chwytaku. Mamy zamontowany i gotowy do gwintowania jakiegoś tam gwintu. Jakie są tutaj oznaczenia na tym WWS? M6 × 1,0 WWS. I słuchajcie, z tego co pamiętam, to są takie gwintowniki, które mają kreski, zestawy. Jest jedna kreska, dwie kreski i trzy kreski. I to polega na tym, że z jedną kreską to mamy pierwszy etap. Z dwoma kreskami to jest jakby taki gwintownik pośredni.
I trzema kreskami to jest, on się nazywa, z tego co pamiętam, wykańczak? Czy jakoś tak? Wykańczak, no. Ten pierwszy to jest, nie pamiętam, zapomniałem tą nazwę, zdzierak czy jakoś tak. Drugi jest pośredni, a trzeci wykańczak. I takie zestawy, no jakbym miał M6, to już naprawdę mógłbym sobie bardzo fajnie gwint zrobić. No ale ten do, taki zestaw do szybkiego gwintowania też myślę, że się przyda. On ma tutaj skok. To jest chyba 1.0, to jest właśnie skok tego tutaj gwintu. Tutaj mamy jeszcze fajne takie narzędzie do pomiaru gwintów. Słuchajcie. Chcę zobaczyć coś. Właśnie, no, tu jest zarąb... O, to jest super. Pamiętam, że w pracy kiedyś w tym parku maszyn mieliśmy coś takiego, tylko że było troszeczkę inaczej i było bardziej takie profesjonalne. Można było mierzyć sobie skok tego gwintu. Ja tutaj coś sprawdzę sobie szybko, bo na pewno nie jest 1,75, 1,5, też nie 1,5, 1,25. Tak, skok gwintu w tym wypadku to jest 1,25. Czyli ja będę miał... Słuchajcie, to jest zarąbiste, no, 1,25 skok gwintu. Jeżeli wziąłbym... Ile tu jest? 1,0. Tym, którym ja będę robił. No już nie podchodzi, tak? W tym wypadku tutaj... To ma i dokładnie 1,25. Słuchajcie, idealnie się pokrywa z tym gwintem. Czyli ja będę gwintował na 1,0, ale będzie wkręcany 1,25. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Kurde, aż bym to teraz nagwintował szybko. Wykorzystał chwilę i pokazał wam. Jeżeli chodzi o mocowanie tych tutaj narzynek, no to powiem wam, że też fajna sprawa. M10, 1,5, WWS. Widać, że to jest świeżutki zestaw, bo jeszcze jest taki, kurde, ten smart fajny naniesiony na te elementy, żeby zakonserwować je. No i dobra, słuchajcie, zestaw jak zestaw. Bardzo fajny, szóstka, co tu mamy dalej? M7. Mamy i M8, następnie mamy M10, tu już widzę taki grubszy kaliber, mamy co? M12, czyli mamy 10, 12, no i tutaj jeszcze jest jeden element taki, który ma 1/8 NPT27, coś takiego. Widzicie, jakie oznaczenie jest? 1/8 NPT27. Nie wiem, do czego dokładnie to mi będzie mogło służyć, ale najmniejszy, jaki tutaj jest gwincik. No, to słuchajcie, mamy M3, skok 0,5 mm, potem mamy M4, 0,7 razy 0,7 i M5 mamy razy 0,8, a tutaj z firmy, co miałem M5, tu mam ile? Też 0,8, M5 razy 0,8, OVIM, a tutaj mamy WWS. Ciekawe. No trochę się różnią. Zobaczcie, po lewej mam tego z pracy, po prawej Parkside'a. Końcówki się troszeczkę różnią, nie? Tutaj widać, że po lewej jest taka bardziej szpiczasta. Parkside'a jest taki... No troszeczkę inny. No dobra, okej. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. To jest fajne, to jest naprawdę bardzo fajne, przydatne, jak cholera. Zobaczmy sobie jeszcze tą tutaj M4 razy 0,7, czyli ja powinienem mieć czwórkę tutaj. M4 razy 0,7 to samo.
WWS, o wiem, słuchajcie, nawet powiem wam, że no troszeczkę się różnią. Chociaż, kurde, ten. Dobra, to jest WWS, to jest moja. Owima jest z pracy, nie da się pomylić. Słuchajcie, zrobię tego testa na tym uchwycie. Powiększę go na 6 i pogwintuję tym, tą 6 tutaj. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi to wejdzie. No, starczy miejscami. Dobra, słuchajcie, zrobimy małego testa, jak to się nagwintuje i zobaczymy, czy to da rady wkręcić. Jak da, to będzie super sprawa. Idę po wkrętarkę, mocuję wiertło 6 i gwintujemy gwincik. Gwinta. Dobra, słuchajcie, 6 mm wiertło. Okej, okay, trochę grube, ale kurde. Mam nadzieję, że jeszcze mi wiertarka nie działa, wkrętarka nie działa. Okej, trzeba chyba docisnąć od spodu. Okej. No co jest? Dobra, działa. Teraz sobie wywierćmy tutaj, przewierćmy ten otwór. Ja sobie dam troszeczkę smaru na ten otwór. Kołaczka mi wyszła, dobra. Damy sobie troszeczkę smaru. Okej. Okay. Teraz, żeby wywiercić tą 6 w miarę jakoś prosto. Powiem wam, że nie wiem, co to jest tutaj za stal, ale nie wierci się łatwo. Dosyć cholerstwo twarde jest. No, powiem wam, że będzie troszeczkę jazdy z przebiciem tego. Dobra, słuchajcie, zrobię małą pauzę, żeby nie tracić czasu, bo trochę to potrwa jednak. Dobra, słuchajcie, udało się, poszedłem po rozum do głowy. Gdybym miał tutaj wiercić od razu ten otwór na M6 z takiego małego, to bym się pierdzielił z tym pewnie z godziny czasu. Po prostu wierciłem stopniowo. Najpierw dałem 4,5, potem 5, 5,5 i na końcu 6 i poszło w miarę szybko. Także to jest taka mała informacja ode mnie, jak to gwintowałem. Teraz przechodzimy do etapu gwintowania. Smaruję sobie tutaj ten otwór troszeczkę smarem. Nawet bym posmarował sobie sam gwintownik troszeczkę też smarem. I też tak zrobię. Smaruję go. No dobra, gwintownik nasmarowany, także lecimy sobie z gwintowaniem, ale to nie będzie M6. Ja powinienem to przewiercić przynajmniej na 5,5? Chyba dałem dupy, bo gwint mi wpada do środka. Ale lipa. No nie, no tak nie może być. Zobaczcie, to mi w ogóle przechodzi. Kurczę. Jestem wkurzony.
Źle to zrobiłem. I teraz pytanie, zobaczcie, jak ja sobie wezmę tą końcówkę. Wiecie co, ona sama wchodzi, już się wkręca w to. Tutaj to chyba nie będzie potrzebne gwintowanie. No? Nie dość, że dałem ciała, to jeszcze z tego złego. Słuchajcie, ale mam fuksa. Ten gwint jest na tyle tutaj duży, że on się sam wkręca w to. Zobaczcie. To wystarczy mi do zamontowania tego ramienia. Tutaj jeszcze na sam koniec mógłbym dać ewentualnie jakąś jeszcze nakrętkę, żeby to skręcić. Wtedy może będzie mi to trzymać. Dobra, dałem ciała na razie w tym filmiku. To bez dwóch zdań. Żeby zrobić gwint na tą szóstkę, to co, powinienem wywiercić wiertłem 5,5 i dopiero gwintować. Wtedy by było dobrze, na pewno. Tak myślę. Dajcie znać w komentarzu, że powinienem to zrobić na 5,5, a zawsze gwintownik powinien być o pół milimetra większy? No słuchajcie, no dałem ciała. Niestety nie cofnę tego filmiku, a i tak go wrzucę, bo chcę wam to pokazać, także trudno się mówi. No wyszło jak wyszło. Jeszcze potem postaram się uratować tę sytuację jakąś nakrętką, która mi to skręci tutaj z tej strony, z drugiej, także to będzie o tyle dobrze. Także zakończę ten filmik na takim moim błędzie kardynalnym. Możecie mnie za to w komentarzach skrytykować, ale jest to tak, że nie myli się ten, kto nic nie robi. Także to by było na tyle. Podsumowanie, jestem zadowolony generalnie z tego zakupu. Myślę, że sprawdzi się w miarę spoko, jeżeli będę go używał tak, jak powinno się używać takich gwintowników na rynek, zgodnie z tym, co piszą w poradach, to myślę, że to będzie działało. Czyli smarujemy gwint, robimy obroty, co ileś tam cofamy o do tyłu, żeby ten zerwać te wióry, które on nam tam robi. No i co? 30 zł? Taki zestaw? Do robienia gwintów jak najbardziej. Polecam. Trzymajcie się. Miłej sobotki.